Dom, który udało mi się odwiedzić tym razem, jest ogromny. Musiała w nim mieszkać wieloosobowa rodzina. Pierwsze filmy z tego miejsca ukazały się około 5 lat temu. Jednak sam dom został opuszczony o wiele lat wcześniej. Oprócz tego są w nim ślady prowadzenia działalności. Najprawdopodobniej właściciel był mechanikiem samochodowym. Jak zobaczycie za chwilę, części samochodowe są w niemal każdym pomieszczeniu. Zapraszam na moją kolejną wyprawę. Musimy się dostać do głównego wejścia. Tu chyba jest zaplecze, jakaś mała kuchnia. Chodźmy. Tutaj się nie dostaniemy. Wiem, że są tu gdzieś drzwi otwarte, dlatego nie będę oknem wchodził. Posiadłości znajdują się również piękne samochody, o czym przekonacie się później. Tutaj pokażę wam tylko garaż. I mamy tutaj jeszcze chyba betę. I to nie dość starą, tak? Trójeczka. Wszystko, co zostało z BMW-ki. Spróbuję jeszcze zajrzeć z przodu. Tutaj tyłeczek Mesia. Dojazdówki. Tu się coś już zawaliło. Nie wiem, z której strony będzie lepiej. Czy w ogóle da się tam dojść? Bardziej z tej strony. Nie. Ani z tej, ani z tamtej się nie da.
kibelek. Tędy też nie wejdziemy. Spróbujemy tutaj. O, pięknie zdobiony piecyk. Jednak już cały przerdzewiał. Więc raczej nic z niego już nie będzie. Bardzo dużo części samochodowych. Najprawdopodobniej właściciel był również mechanikiem. Zobaczcie tu kolejne. Idziemy do góry zobaczyć. Tu już nic nie ma. Musimy jednak poszukać innego wejścia. Mamy główne wejście. Weszliśmy do środka i panuje tutaj totalny chaos. Nic nie ma tutaj ładu. Nie wiadomo, gdzie jest pokój, gdzie jest salon. Zobaczymy najpierw tutaj. O, mamy jakiś telewizorek fajny. Się zaczyna chyba część mieszkalna. Na to wychodzi. Ale widać, że nawet w części mieszkalnej są części samochodowe. W zasadzie są wszędzie. Nawet wędka czy bat, jakoś tak mówią na to. Chyba był salon kiedyś. Tak. Jesteśmy w salonie. Troszkę opustoszał, mi się wydaje. Widziałem kiedyś film i było tutaj więcej rzeczy. Ale i tak, mimo to, wiele jeszcze zostało. Mamy stary gramofon. Duży drewniany stół. Szafki, kieliszki na imprezę. O, tu mamy bardzo ładny sprzęt. Gramofon połączony z radiem. A u góry super zegar. Naprawdę fajne miejsce. Ciekawe, czy to działa w ogóle. O, Nokia. To było chyba 8210, a obok...
czy 10 to jest? Bez obudowy już. Kasety VHS. Jeszcze kilka zostało. Tu ich jest więcej. Odtwarzacz. Kaset wideo. Tutaj była najprawdopodobniej lodówka, kuchenka gazowa, mikrofala, wszystko na to wskazuje. I zlewo zmywak jest. Kominek najprawdopodobniej z marmuru. Zgadza się. Wejdziemy do kolejnego pokoju. Dom jest bardzo duży, także troszkę mi to zajmie, żeby go obejść całego. Autko na zdalne sterowanie. Dobra. Teraz idę na górę. Rejestracja belgijska. Może tu będzie troszeczkę porządek. Wow. Ale głośniki. O kurde. Nieźle. Z tego co mi wiadomo, to głośniki są bardzo drogie. A jest ich... O kurde. Tutaj są same głośniki. Zobaczcie to. I to jakie wielkie. Pioniera. Kiedyś musiał działać. I był dobry pewnie. Zobaczcie to. Pełne półki głośników różnego rodzaju. Wow. American. Również stare radio się znalazło. To było chyba pomieszczenie, w którym trzymał same głośniki. Posortowane miał je na regałach. Widzę, że tam są radia jeszcze jakieś. Sprawdzimy. O, mamy radyjka. Pioniera. Bardzo ciekawe miejsce. Co tu się działo? Z domu zrobił jeden wielki warsztat. O kurde. Zobaczcie ten kominek. Ale piękny. Wszystko wyrzeźbione w drewnie. Wow. Ale piękny kominek. Naprawdę robi wrażenie. Ale pięknie. Naprawdę ktoś się musiał napracować, żeby wykonać taki kominek. A co tutaj? Czym teraz nas zaskoczy? O, tu chyba była pralnia. Zdjęcia rodzinne. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Tu by była łazienka. Jak na taki duży dom, to niezbyt ciekawa.
Tu jest jeszcze piętro. Idziemy zobaczyć do góry. Ktoś tu coś rozlał. Nie wierzę. Jest jeszcze jedno piętro. Strzałki pokazują, w którą stronę iść. Czy to jest pułapka? Tu jakiś mały pokoik. Dużo perfumów. Idziemy do góry. Idziemy za wskazówkami. Ale duży dom. Tu akurat nic ciekawego nie ma. Ruletka. Stara latarka Philipsa. I ogólnie pusty pokój. Kilka dyskietek. Takie kiedyś właśnie używano. W takim razie idziemy dalej. Tu chyba już nie trzeba latarki. Tym razem kable. Tutaj umieścił okablowanie całe. Tutaj dalej też. I drabina na poddasze. Jak myślicie, co będzie na poddaszu? Powiem, że sam jestem ciekaw. Pewnie coś związane z samochodami. Albo i nie. Tutaj nie ma nic. Dobra. Tam już nie będziemy dalej szli. Jeszcze rzut oka z góry na cały śmietnik, który tu pozostał. Mercedesa. Wow, ale wózek. Niezły. Antyk. Zobaczymy, jak ma w środku. Już niewiele pozostało. Radio, jeszcze na kasety, a tu chyba ktoś kimał. To była pierwsza część domu. Teraz przejdziemy na drugą stronę. Piwnica. To może na koniec. Co tu mamy? Ciekawego. Thank you.
miejsce to jeden wielki dom Majsterkowicza. Stare fotografie. Ładne bardzo. Idziemy dalej. Zobaczymy, co kryje druga połowa domu. Ile osób tu musiało mieszkać, żeby nagromadzić tyle rzeczy? Alumy. Jeszcze dobre. Nowe alumy. I bardzo dużo części samochodowych. Piła. Oczywiście głośniki. Co tu jeszcze znajdziemy? Co to jest? Wow! Ale klasyk. Piękny. Ktoś go kiedyś chyba jeszcze próbował zrobić. Tutaj widać, że ktoś zdzierał rdzę. Chyba miał być kiedyś zrobiony. Nie wiem, czy to nie jest Citroen czasami. Zajrzymy do środka. Kierownica została. Poza tym to niewiele. W środku jest cały pusty. Jakby miał być przygotowany do malowania. Tu jakiś nietypowy traktorek. Jeden wielki warsztat. Ten cały dom. Chodźmy jeszcze na górę, bo zauważyłem tam, że schody są jeszcze. A tu chyba skuterek leży. Zgadza się. Skuterek. Lampa mi siada powoli. Mam nadzieję, że światło będzie u góry. Stare głośniczki. Tu jakiś sfinks. Stare obrazy. Tutaj więcej staroci. Szkoda tego wszystkiego. Tutaj nic nie będzie widać.
Postawimy go. Bardzo ładny. Tu mamy jeszcze jakiś pokój. Światło jest, to wchodzimy. Tu też obrazy. Śmierdzi starością. Dobra. Idziemy dalej. O, stary młynek. Kurde. Tutaj nie ma końca tego domu. Co tutaj jest? Znów elektronika. Ale do czego? A, tu były kiedyś szpulki takie. Piec. Wszędzie bardzo stare meble. Radia. Już. O, co tu mamy? Philipsa. Kurde. Na kasety. Ale ciekawe. O, i maszyna. Co tu mamy jeszcze za radio? Chyba jeszcze starsze. Ta. No. Dobra. O, i w końcu sypialnia. Też oczywiście zagracona całym sprzętem związanym z samochodami. No chyba, że to normalne, że ludzie w sypialni siedzenia trzymają. Krzyż ułamany. To następny pokój. Ciekawi mnie, co jest na końcu. Jeszcze jedno piętro. To już jest strych. Zobaczymy. Tak na szybko. Co tu mamy? Takie buciki stare. Ale czy można otworzyć te drzwi? Widok na domy sąsiadów bez zabezpieczenia. Ciekawe wyjście ewakuacyjne. O kurde, zobaczcie, jaki jest długi ten strych. Nad całym domem chyba przechodzi. Kolejny wózek, chyba jeszcze starszy niż tamten, ale już nie ma kółek niestety. Jakiś stary telewizor tu musiał być, albo...
Antena niezła. Ciekawe, co łapał na tym. I to już chyba będzie koniec. Tak jest. To już jest koniec. Tam nie idę nawet. Dobra. Są tu jakieś gazety. Sprawdzimy, czy jest gdzieś tutaj jakaś data. Trzeba byłoby początek znaleźć. Jest. 4 marca 1928. Ale czy wtedy został opuszczony dom? Nie mam pojęcia. Ale jedno jest pewne, że już bardzo dawno tutaj nikogo nie było. Ale gazeta naprawdę stara. Nieźle. Dobra. Tak jak obiecałem, pokażę wam auta, które zgromadził właściciel dużego domu. I widzę, że stoją tu auta nie aż tak bardzo stare. Zobaczcie. Ten golfik na 100% jest sprawny nadal. Ten już raczej nie pojedzie. Tu już mamy troszkę starsze modele. Mercedesik. Ten jest bardzo stary. Tutaj mamy garbuska. Niewiele zostało. Tam Mercedes. Mercedes. Bity z przodu. Tak wygląda cały dom. Wszystko, co tutaj znajduje się, to jest to, co zgromadził. Nawet mamy tutaj, co to jest, ścigacz czy cross? Zaraz zobaczymy. Chyba bardziej cross. Tak. Zobaczcie. Nawet taki fajny motorek tutaj stoi. O, tutaj Citroen. Również fajne auto. Zobaczcie, jaki przejęty przez pająki. Autko już zarosło. Sprawdzimy jeszcze, co ma w garażu. Wow, stara maszyna. I wrak jakiegoś auta. To już. Jakie to auto? Nie powiem wam. Wy może będziecie wiedzieć. Jeśli tak, to pisać komentarze pod filmem. Co to jest za auto? Bardzo mnie ciekawi. Nie wiem, czy jesteście w stanie ocenić. Bo niewiele z niego zostało.
Husqvarna? Nie wiedziałem, że Husqvarna robi nawet maszyny. Muszę tutaj się cicho poruszać, bo obok są sąsiedzi. Lepiej, żeby mnie nie słyszeli. Tam mamy jakiegoś Mercedeska jeszcze. Kolejny skuterek. Zobaczcie, cała paka zarosła. Tutaj chyba też Citroen. W którym wyrosła nawet paproć. Już się powoli żegnam z wami i oczywiście do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie czekać na mój następny film. Na pewno będzie ciekawy. Na razie.